Krzysiek Głowacki. Powiem tak, no kapitalny debiut w MMA. Szczerze, już tutaj z Piotrem Strusem, twoim trenerem, rozmawialiśmy. Ja osobiście czegoś takiego nie wiedziałem. To w jaki sposób, będąc z dołu, mając gościa nad sobą w dosiadzie, wyszedłeś z tego, no to się nie zdarza po prostu, Krzysiek. To się nie zdarza. Witam serdecznie. Tak, no nie zdarza się. Ale my to przerabialiśmy z Piotrem, dużo rzeczy trenowaliśmy. Piotr siadał na mnie, ja biłem z dołu, czy ja siedziałem na Piotrze, Piotr trzymał łapy, ja biłem w te łapy, także no tak jest. No słuchaj, tu są malutkie rękawice, tak naprawdę piąstkówki i naprawdę będzie dużo więcej takich nokautów. Spodziewałeś się takiej awantury od pierwszej sekundy, bo to nie była walka, to była po prostu awantura, tam strzelały kości, to nie trwało długo, a naprawdę my to oglądaliśmy naprawdę z wypiekami na twarzy. Spodziewałeś się czegoś takiego? No tak, byliśmy na to gotowi z Piotrem, właśnie do tego się szykowaliśmy, że Gleba ruszy od razu od pierwszej sekundy na nas, ruszy atakiem ostro, także byliśmy na to gotowi, żeby chodzić, kontrować, daleka pobić, a później wejść. Trafiłeś wcześniej na żebra, wydaje mi się, i to był cios, który na wątrobę poszło, aż krzyknął, tak. Ale rozmawialiśmy właśnie przed walką z Piotrem, że jak trafię, to mam się nie podpalać, mam nie lecieć, bo może jakiś tam cep wejść, tak? Także trafiłem, usłyszałem to, aż jak krzyknął, ale mówię, faktycznie trener nie kazał mi się podpalać, miałem nie lecieć, więc z zimną głową postałem, poczekałem, aż co będzie dalej. Z zimną głową trudno, wydaje mi się, zachować zimną głowę na takim dzikim zachodzie. No jeden błąd, no dałem się łatwo obalić, tak? Bardzo łatwo, także to musimy poprawić z Piotrem, no nad tym musimy trochę popracować. No i wydaje mi się, że to będzie wykorzystywane przez twoich rywali, biorąc pod uwagę twoją pozycję, twoją przeszłość w boksie. Wydaje mi się, że dużo niskich kopnięć na twoją nogę wykroczną Patryk Tołkaczewski wyprowadził. I czy ty, jak wygląda ta twoja noga po tym pojedynku? Nie, nogi akurat spokojnie, bo mam okupywane codziennie praktycznie przez trenera non stop, także miałem już takie siniaki, że nie chcielibyście tego widzieć, także spokojnie, z nogami jest wszystko w porządku, także jest okej. Ja bym w takim razie zapytał o te aspekty już niezwiązane bezpośrednio z walką. Ty nie chciałeś na nic mówić o przygotowaniach. Zobaczymy, jak będzie. Nie chcę nic zapowiadać. Trenujemy wszystko. Nie chciałeś mówić, co ci się podoba, co ci nie podoba. Teraz już masz powiedzieć nam wszystko tak naprawdę. Jak wyglądały te treningi zapaśnicze i parterowe? Porobiłeś się z tymi płaszczyznami w ogóle i czy będziemy ciebie częściej oglądali w stójce czy w parterze? No zobaczymy, w czym będziemy mnie bardziej oglądać. Oczywiście lubię tą pracę, coś nowego, coś innego. Oczywiście no łatwo, bardzo łatwo dałem się dzisiaj obalić, dlatego trener troszeczkę już mnie opierdzielił, ale to fajnie, no będzie nad czym pracować dłużej. Ale porobimy pracę, mamy teraz czas, także będziemy z Piotrem non stop, z tydzień odpocznę, a później ruszamy dalej i będziemy trenować ten parter. Lubię, jak powiedziałem, lubię bardzo kopać. A nie lubię parteru, oczywiście tych obrun przed nogami, przed wejściem. Ciosy mistrza Glory Gleba położył na deski, mistrza świata w boksie nie położył, ale ile ważą ciosy jednego stopowych gromdziarzy? Ma ciężką rękę. Ciężką rękę ma, gdzieś tam dostałem właśnie, akurat troszeczkę tak na oko nie widziałem, ale to też palec troszeczkę wsadził mi do oka, także spokojnie. No wiadomo, że nie masz 18 lat i nie ma co robić dwóch walk rocznie, więc w idealnym scenariuszu, kiedy ty byś chciał wrócić do klatki KSW? No myślę, że koniec roku by było najlepiej wrócić, także teraz troszeczkę, mówię, z tydzień odpocząć, a później musimy no, nadrobić z Piotrem ten parter, bo jednak bardzo łatwo dałem się obalić. I to nie oszukujmy się, no Patryk też nie wywodzi się z parteru, tak? Także trzeba troszeczkę podpracować, bo jak dostanę jakiegoś parterowca, to może być dużo gorzej. Jak już mnie przewróci, to już mogę nie być. To jeszcze jedna kwestia a propos emocji. Wyjście do klatki, anturaż, stadion i to wszystko, co działo się wokół. Jak na to reagowałeś tak naprawdę wewnątrz? Coś pięknego. Mnie nakręcają kibice, ja uwielbiam, jak jest mnóstwo kibiców. W Londynie było 20 tysięcy osób, także też byłem mega szczęśliwy. Także fajnie, ja uwielbiam. Im więcej osób,
tym ja bardziej jestem nakręcony, mi się bardziej podoba, także elegancko. A generalnie podobało Ci się w klatce, że tak powiem, bo ja tak zażartuję trochę, Artur Szpilka powiedział, nie, główka w awanturze to bardzo dobrze się czuje. Bardzo dobrze się czuję, tak, bardzo się dobrze czuję w klatce, fajnie, aczkolwiek bardzo duża ta klatka, kurde, w porównaniu do ringu jest naprawdę bardzo duża, także, ale fajnie, mi się bardzo podoba. Krzysiek, gratulujemy, powiedziałem, kapitalny debiut, nie zdziw się, jak będzie nominacja do Knockoutu Roku, bo coś takiego w MMA, uwierz mi, zdarza się naprawdę rzadko. No dziękuję bardzo, ale spokojnie z tą nominacją, poczekajmy jeszcze. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Dzięki bardzo wielkie. Dzięki.